przed nami ostatni weekend lutego, a wraz z nim delikatny powiew zimy. Angelika Bednarska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Aktualnie na pogodę w kraju w dalszym ciągu wpływa rozległy ośrodek niżowy, którego centrum znajduje się nad północną Polską. Oczywiście niżowi towarzyszy front atmosferyczny, który już dzisiejszej nocy zaznaczy się we wszystkich regionach. Przyniesie dużą porcję chmur, a także opady od deszczu po deszcz ze śniegiem na zachodzie i północy. Nad ranem termometry wskażą maksymalnie 3 stopnie na południu, ale uczucie chłodu będzie potęgował silny, momentami porywisty wiatr. Sobota w całej Polsce przyniesie pochmurną, mokrą i też wietrzną aurę. Poza tym przyda się ciepła kurtka, bo jak Państwo widzą, temperatura nie będzie rozpieszczać. W większości regionów termometry wskażą od 1 do 3 stopni. Cieplej jedynie na południu oraz południowym wschodzie. Tutaj prognozujemy od 4 do 5 stopni Celsjusza. Spójrzmy teraz na mapę dla Kujaw i Pomorza. Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem dominować będą frontowe chmury, które głównie po północy przyniosą deszcz ze śniegiem. Nad ranem termometry wskażą od 1 do 2 stopni, natomiast w ciągu dnia niewiele więcej, bo maksymalnie 3. Poza tym dzień będzie dość pochmurny i pod ręką warto mieć parasol. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć również w niedzielę, a od poniedziałku na niebie zagości więcej słońca. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnego wieczoru.